Świat Żydów kochać ma, chyba tylko dlatego, że mają takie włosy, no i takie kapelusze. Bo chyba nie chodzi o to, że czasem czołgami z biednych arabskich dzieci wyciskają flaki. Ale o tym cisza. Nie mów, co myślisz, bo zostaniesz antysemitą. Zresztą każdy Polak, jak mówił jeszcze w roku 2019 izraelski minister spraw zagranicznych, niejaki Israel Katz, wyssał antysemityzm z mlekiem matki. Nie wiem, co było w waszym mleku, ale w moim najmniej antysemityzmu. Więcej miłości do ojczyzny. No i przeciwstawiania się temu, kto przeciwko niej występuje. Czy jest to Izrael, czy Niemcy? Rosja, a może Stany Zjednoczone, Ukraina? To mleko było po prostu polskie. Więc nie możesz stawać w obronie polskich interesów, bo od tego jest państwo. Słyszę co jakiś czas. Ale mówią przecież też od dawna, że nie naszym zadaniem ma być walka o prawdę historyczną. Dlaczego? Bo to nie najlepszy czas. Nie można poddawać krytyce tych, którzy wchodzą nam w szkodę, bo jeszcze się obrażą. Nie można stanąć po stronie prawdy. Z jakiego powodu? Bo to przecież nasi sojusznicy. Nie protestuj przeciwko masakrze ludności cywilnej w Palestynie, bo Izrael musi się bronić, a poza tym jest to daleko i nie nasza sprawa. Spadają ukraińskie rakiety na polskich chłopów pracujących w polu. Nie podjudzaj, bo oni walczą również o nas. A jak mówisz inaczej, toś putinowski agent i szpion. Wojsko Izraela morduje z premedytacją polskiego wolontariusza niosącego pomoc humanitarną dla głodzonych ludzi. Pomiń ten temat. Mówić o tym nie można. To co do jasnej cholery można? Odpowiedź jest prosta. Można ginąć za państwo, które nie może nic i nic nie daje w zamian. To twoja powinność. Zbyt brutalne? To zostańcie do końca, dopiero się rozkręcam. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o tym, jak nas rozgrywają, ale przede wszystkim, jak ostatnie skandaliczne występy tego godnego pożałowania ambasadora Izraela sprawiła, że mainstream dostał po łapach. Co było przecież arcykomiczne. A nie wiem, czy wszyscy zauważyli. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Całe szczęście, że po skandalicznym i skrajnie impertynenckim zachowaniu ambasadora Izraela w Polsce, polskie MSZ zdecydowało się go odesłać tam, gdzie jego miejsce. Przepraszam, pomyłka. Nie zdecydowało się go odesłać. Został tam, gdzie był. I za te obrzydliwe porównania, zachowania, brak jakiejkolwiek pokory, został nadal na swoim stanowisku. Oto siła państwa polskiego, państwa, które powinno być emanacją narodu. Pytanie tylko którego? Bo normalnie, moi mili, działa to bowiem w ten sposób, że to naród buduje, wybiera państwo. W przypadku Polski jest tak, że to państwo wybiera naród. I należy stwierdzić, że u nas naród został wybrany. Rozumiem, że nie nasz. Dobrze, że tu jesteście. W waszym towarzystwie jest jakoś łatwiej. Pamiętajcie, że wszystko, co tutaj tworzymy, to nasza wspólna sprawa. Kanał Marek Miśko Czuwaj jest co prawda w fazie projektu, ale mam nadzieję, że już niedługo przejdziemy do pełnej ofensywy. No i musi to trochę potrwać, bo praca zawodowa zajmuje mi sporo czasu, ale już widzę światełko w tunelu. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko by się po prostu nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się państwu w pas. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Ale się porobiło. Dajecie wiarę, że świat mainstreamu na własnej skórze przekonał się w końcu, co to znaczy być posądzanym o antysemityzm? Jakie to uczucie, gdy jest się odsądzanym od czci i wiary?
Chyba zrozumieli, że nie trzeba być antysemitą, aby nim być. Widzieliście redaktora Mazurka? Jego reakcję, który myśląc pewnie do dzisiaj, że dziennikarstwo istnieje, nie mógł wyjść ze zdziwienia, że zadawanie wydawałoby się oczywistych pytań może zakończyć się atakiem izraelskiego ambasadora po programie. Ja z taką łatką żyję od blisko 25 lat. Kto z was również? No, ręka do góry. Sporo ich się uniosło w domu, prawda? Sporo was. Nas. Cóż, drodzy, ułożeni i politycznie poprawni piewcy normalności. Może przyjdzie wam w końcu zrozumieć, że miło jest wtedy, gdy jest miło. Gdy przyklaskuje się tym czy tamtym. Gdy jesteście zaproszeni do grona ludzi cywilizowanych. Gdy pytania są takie, jak trzeba, a nie takie, jak powinny być. Ale gdy zaczyna się drążyć i zaczyna się robić mniej wygodnie, szybko z tego elitarnego klubu można wylecieć, że się tak wyrażę, na zbity pysk. Coś, o czym mówię od 25 lat, o czym trąbi nasze środowisko od kiedy tylko się zebrało, o czym wie większość z was, dziś zaczyna docierać do tych, którzy uchodzą za intelektualne tuzy. Możesz być ich przyjacielem, ale ta przyjaźń działa tylko w jedną stronę. Dlaczego tak jest? Bo w polityce nie ma, nie było i nie będzie przyjaźni, ale interes poszczególnych państw i grup. Ten interes da się osiągnąć od zawsze, tak jak i dziś i tak będzie w przyszłości, tylko z pozycji siły. Zanim przejdziemy jednak do głównego tematu, czyli polityki izraelskiej prowadzonej wobec naszego kraju i względem naszego kraju w stosunku do Izraela, mała analiza tego, na czym stoimy dziś politycznie. Będzie to bowiem pewien papierek lakmusowy potrzebny do określenia tego, jacy jako państwo jesteśmy. Państwo, aby było silne i bezpieczne, musi uwzględniać przynajmniej dwa czynniki. Pierwszy jest związany z pozycją zewnętrzną kraju, a buduje się ją za pomocą tak zwanych twardych działań, ale też tych drobniejszych kroków i gestów. Każdy krok jest bowiem zauważany, oceniany i analizowany. Mogą w nas widzieć więc regionalnych liderów wewnętrznie spójnych i zorganizowanych, bym powiedział, na zewnątrz, twardo realizujących swoje interesy, wykorzystujących w tym celu wszelkie metody, głównie gospodarcze. Tak, żeby mówili, patrzcie, co robi Polska. Zwróćcie uwagę na ich kierunek. Ale mogą nas też postrzegać jako tych, którzy wewnętrznie skłóceni nie są na tyle silni, aby wziąć na siebie odpowiedzialność za przywództwo dla tych mniejszych, którzy z kolei niezrzeszeni i niezorganizowani wystawieni są na najsilniejsze ciosy. Drugi to oczywiście wewnętrzna spójność kraju, czyli dbałość o to, aby obywatele nie tylko żyli na odpowiednim poziomie materialnym, czego przecież państwo nie powinno gwarantować, lecz tylko ułatwiać, ale żeby odczuwali coraz większą więź ze wspólnotą państwową, której są członkami i w jakimś tam stopniu w demokracji rzecz jasna budowniczymi. Oba czynniki w mojej ocenie zostały przez ostatnich kilkanaście lat należycie niewykorzystane. Działalność państwa względem własnych obywateli nie zwiększyła jedności narodowej, wręcz przeciwnie. Politycy podzielili kraj, podzielili naród, podzielili społeczeństwo i robili to w moim przekonaniu celowo z pełną premedytacją. To samo mogliśmy zaobserwować w kwestii budowania swojej pozycji międzynarodowej, od upominania się o prawdę historyczną przez realną obronę naszych rodaków na Kresach Wschodnich i tak dalej, i tak dalej. No i wydaje mi się czasem, może nawet nie czasem, wydaje mi się zawsze, że działania zewnętrzne naszego kraju polegają na nawiązywaniu jak największej liczby fasadowych przyjaźni, ogłaszania tego następnie na jakichś konferencjach prasowych, spotkaniach, dzięki czemu politycy mają łatwiejszą możliwość budowania wewnętrznej siły swoich partii, a nie Polski, ich, pożal się Boże, rządów. Ich celem jest wzmacnianie swoich stronnictw, nawet kosztem Polski, nawet kosztem jej przyszłości i naszego bezpieczeństwa w związku z tym. Jeżeli jakiś polityk zajmujący ważne państwowe stanowisko odpuszcza, to robi to tylko z jednego powodu. Bo buduje swoją karierę. A tej kariery nie da się stworzyć, działając wbrew interesom różnych szemranych grup. Ani Sikorski, ani Tusk, ani Rostowski, ani Kowal, nawet Kowal, nie wniknęliby tak daleko w salon światowego mainstreamu, gdyby sprawy Polski stawiali w swej działalności na pierwszym miejscu. Byłoby to po prostu niemożliwe. Bo Polska stoi na przeszkodzie wielu interesom. I nie dlatego, że jest silna gospodarczo, ale dlatego, że jest w swym działaniu, w ich ocenie i również w ocenie sojuszników, nieobliczalna. Poza tym nie da się wyparować prawie 40 milionów ludzi z terytorium leżącego pomiędzy wschodem i zachodem. Im państwo jest silniejsze, bogatsze, im więcej ma do powiedzenia w regionie, im bardziej jest spójne narodowo, im bardziej stanowcze i konkretne w swych poczynaniach, tym ciężej jest mu zaszkodzić i tym bardziej trzeba się z nim liczyć. Niby oczywiste, ale
Nie dla wszystkich. My, jak się okazuje, jesteśmy nadal skazani przez swoją społeczną słabość, tak bym rzekł, i brak narodowych więzi, głupotę wręcz mieszkających nad Wisłą ludzi, na rządzenie naszym państwem albo przez karierowiczów, którzy myślą, że wykonywanie poleceń obcych da im osobisty rozwój i względny spokój w kraju, albo przez średnio rozgarniętych, nabzdyczonych amatorów uważających się za patriotów, którzy z jednej strony żyją rojeniami o Polsce mocarstwowej, która przecież nie istnieje i istnieć już raczej nie będzie, a z drugiej konfliktują się ze wszystkimi dookoła. Problem w tym, że ci wszyscy, którzy nas otaczają, znają nasze słabości i wiedzą, że polityka prowadzona w ten sposób jest tylko fasadą. I o ile jeszcze 7 czy 10 lat temu traktowani byliśmy jako regionalny lider przez państwa położone najbliżej nas, dziś nikt nie bierze takiej opcji poważnie. Czym innym jest bowiem spotykanie się przy kawce w czasach względnego spokoju, a czym innym odpowiedzi na realne pytania, gdy nadchodzi równie realne niebezpieczeństwo. A czy nadchodzi? Z jakiego powodu nadejdzie? Moi mili, nie ma to najmniejszego znaczenia. Dlaczego? Bo nie zależy to ani od ciebie, ani ode mnie. Bo nie zależy to nawet w jakimś tam znaczącym stopniu od władz Polski. Od tych władz, które, gdy był czas, mogły się do tego przygotować, ale nie chciały. Można to było zrobić już od 2014 roku. Bo jeżeli niebezpieczeństwo nadejdzie, to najmniej istotny w tej chwili będzie powód nadejścia, ale nasze bezpieczeństwo. Zrobiłem o tym kilka poprzednich programów, zachęcam do ich obejrzenia. A czy jest coś na rzeczy? Wystarczy zobaczyć, jak wygląda nagły wzrost wydatków na obronność poszczególnych krajów europejskich. I to powinno nam dawać do myślenia. Dane te są świeże, pochodzą z lutego tego roku. Oto państwa, na przygotowanej przeze mnie grafice, widać je dokładnie, które wydają na obronność więcej niż 2% PKB. Polska, Stany Zjednoczone, Grecja, Estonia, Litwa, Finlandia, dalej mamy Rumunię, Węgry, Łotwę, Wielką Brytanię, Słowację. A teraz zobaczcie te kraje, które na obronność wydają mniej niż 2% PKB. Jest to Francja, na drugim miejscu Czarnogóra, Macedonia Północna, Bułgaria, Chorwacja, Albania, Holandia, Norwegia, a dalej Dania, zobaczcie, gdzie są dopiero Niemcy, później Czechy, Portugalia, Włochy, Kanada, to już oczywiście poza Europą, Słowenia, Turcja, Hiszpania, Belgia, Luksemburg. Jaką widzimy tu zależność? Im dalej od potencjalnego konfliktu, tym mniej. Co oczywiście nie przekłada się na liczby bezwzględne, ale właśnie po to stosuje się w tym przypadku przelicznik na produkt krajowy brutto. Mniej wydatków na obronność. A kraje członkowskie przecież, które są zgromadzone w NATO, zobowiązały się do przeznaczania co najmniej 2% swojego PKB na obronność. Oczywiście nie jest to wpisane w traktat, ale wszystkie kraje się pod tym podpisały. Było to zalecenie i ono zostało przyjęte podczas szczytu NATO w Walii już w roku 2014, czyli 10 lat temu. Jako reakcja, tak bym powiedział, na rosnące zagrożenia bezpieczeństwa, w tym agresję Rosji na Ukrainę. Pamiętacie te zielone ludziki, które tam biegały? Oczywiście Rosjanie. Celem było zwiększenie zdolności obronnych i zapewnienie, że każde państwo członkowskie będzie wnosiło sprawiedliwy wkład w obronność sojuszu. No i tę sprawiedliwość widzicie na podanych wcześniej danych. Spełnia ją 11 spośród 32 państw. Tyle jeżeli chodzi o solidarność. Tyle jeżeli chodzi o tych, na których mówią, że będziemy mogli liczyć. Rozsądny obywatel, który patrzy dalej i szerzej niż to, co ma w garnku, musi to przecież dostrzegać. Niestety takich ludzi jest niewiele. Większość jest zainteresowana przeżyciem. Natomiast nas interesuje życie, a to ogromna różnica. Zgodzicie się z tym? Wewnętrzna siła kraju. Przykładem jest nasza polityka międzynarodowa, a w zasadzie jej brak. Rojenia o sojuszach, takich na papierze, wszystko to nagle wychodzi na jaw. Bo czy wiecie na przykład, jakie jest nasze polskie stanowisko w kwestii budowy wspólnej europejskiej armii? Albo wypowiedź, którą wam już wskazywałem. Chodzi o niedawne słowa polskiego ministra obrony. Cóż powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, o czym milczy się we wszystkich językach? Kto podjął ten temat? Powiedział, że w lipcu tego roku będzie budowany komponent sił szybkiego reagowania w ramach NATO i będzie on złożony z 2,5 tysiąca żołnierzy polskich i takiej samej liczby niemieckich. A co dodał następnie? Jak rozumiem, z wielkim żalem i zdziwieniem. Nie zgłosiły się inne państwa w Unii Europejskiej, to też trzeba powiedzieć.
nie wszyscy byli w stanie wystawić taki potencjał związany z szybkim reagowaniem, jak Niemcy i Polska. No patrz pan, nikt się nie spodziewał, nikt się nie zgłosił. Nie zgłosili się Amerykanie, Finowie, którzy przystąpili do paktu rok temu? Nie zgłosiła się też Szwecja, która jest najmłodszym państwem członkowskim, a przystąpiła do sojuszu 7 marca 2024 roku? Obecnie w skład NATO wchodzą 32 państwa na całym świecie, z czego 30 z tych państw znajduje się w Europie. I nagle dowiadujemy się, że tylko Polska i Niemcy budują siły szybkiego reagowania? Łącznie 5 tysięcy żołnierzy? Co to jest w ogóle za liczba 5 tysięcy? O czym ona mówi? Gdzie będą ci żołnierze reagować? I co w ogóle może 5 tysięcy żołnierzy? A może jest tak, że nikt nie jest zainteresowany aktywnością wojenną dopóki nie zostanie wywołany do tablicy imiennie? Cóż to za poważne państwo, które na szefa resortu obrony wystawia człowieka, który z wojskowością i jakimkolwiek zarządzaniem nie ma nic wspólnego? Myślicie, że sojusznicy w regionie czują się bezpiecznie, wiedząc, że za armię i jej stan odpowiedzialny jest lekarz, który zresztą nie praktykuje od dawna? Ukraińcy nie mają dziś przede wszystkim wojska. I to jest ich największy problem. A co na to Polska? O, ciężko orzec, bo z wypowiedzi polityków w naszym kraju niewiele wynika. Brak jakichkolwiek konkretów. Tymczasem znacznie mniejszy i słabszy od nas kraj ustami swego ministra obrony Roberta Kaliniaka mówi, chodzi o Słowację, że zamiast dyskutować o rozmieszczeniu zachodnich wojsk na Ukrainie, państwa sojusznicze powinny raczej rozmawiać o repatriacji ukraińskich mężczyzn objętych mobilizacją z terenu Słowacji, a ma być ich tam około 300 tysięcy. Można konkretnie? Jak się okazuje, można. I tak buduje się wewnętrzną spójność narodową. Widząc rozsądne i mądre wypowiedzi polityków, naród wzrasta w swej chęci obrony kraju, bo czuje się po prostu sprawiedliwie potraktowany. Czy możemy mówić o tym samym w Polsce, gdzie polityka jest nijaka i bezzębna? I tu zbliżamy się do tego naburmuszonego, aryjskiego odwrotnie ambasadora. Tu zbliżamy się, moi mili, do mojej opinii, dlaczego Polska jest tak słaba na arenie międzynarodowej, chociaż stoi za nią przecież w miarę silna gospodarka, położenie geograficzne, dostęp do morza, no i blisko 38 milionów obywateli. Nasza polityka zagraniczna zmienia się co kilka lat, a to potężny problem. Raz jesteśmy zwolennikami sojuszu bliższego Europie i Niemcom. Raz kochamy Izrael i Stany Zjednoczone. Raz przyjaźnimy się z Węgrami, by później przestać z nimi w ogóle rozmawiać, bo realizują swoją politykę względem swojego interesu narodowego. Politycy w Polsce zachowują się często jak współczesne panny na wydaniu. Przebierają jak w ulęgałkach, chodzą do łóżka z każdym, z kim akurat jest modnie i ten, kto postawi im oczywiście lepszy obiad oraz ciuchy. Skończy się jednak tak, że nikt nas za to szanował nie będzie. Co zresztą już się dzieje. A na końcu zostaniemy sami. Jak zwykle. I to w najlepszym przypadku. Często obecną sytuację porównuje się z okresem przed rokiem 1939. To błędne rozumowanie. W mojej ocenie. Z jednej najważniejszej przyczyny. W tamtym czasie, chociaż oczywiście istniały równie potężne podziały polityczne, a kto wie, może nawet i większe, istniał polski naród. Istniał jakiś wspólny cel. Istniała inteligencja. Istniała jedność w społeczeństwie. Tymczasem współcześni politycy, polscy rzecz jasna, przez ostatnie kilkanaście lat antagonizowali nas zarówno ze wschodem, jak i zachodem. Politycy w Polsce bywają sprzedajni i realizują interesy gospodarcze zagranicznych korporacji, co widać jak na dłoni na przykład w rolnictwie. Ale zresztą nie tylko. Politycy w Polsce na tle poważnych państw są również durni i słabi. Milczeli, gdy rząd w Wilnie prowadził notoryczne wynaradawianie Polaków mieszkających od wielu lat na swojej przecież ziemi. Zamiast dogadywać się z Baćką i uzależniać od nas Białoruś gospodarczo, zamiast być cwańsi w tej rozgrywce, poszli z sąsiadami na udry, stawiając sobie za cel wprowadzenie demokracji w kraju, w którym demokracja nie zapanuje, a nawet nie powinna. Silna Białoruś związana gospodarczo z Zachodem. Taki powinniśmy mieć cel. Tymczasem cała ta klika walcząca o niepodległą Białoruś doprowadziła swym działaniem do tego, że dziś jest ona trwale związana z Rosją i z jej terytorium lecą rakiety na Ukrainę, a Polacy tam żyjący cierpią prześladowania. I co? I nic. Gdzie są ci wszyscy piewcy demokracji od Agnieszki Romaszewskiej poczynając? Gdzie pseudo-konserwatywni specjaliści od wschodu? Żadna z waszych prognoz się nie spełniła i nie macie za to żadnych konsekwencji.
Dzięki waszemu działaniu mamy natomiast na wschodzie mającą nas za nic Litwę, w pełni rosyjską Białoruś i wykrwawiającą się Ukrainę, która gdy zostanie przejęta przez Rosję, a na pewno to nastąpi, będzie musiała zostać odwrócona przeciwko nam jak kozacy sprzed kilkuset lat. To jest wasz sukces. Wielkie brawa. To wszystko widzi publiczność międzynarodowa. To wszystko widzą świadomi Polacy, którzy przez tych właśnie ludzi odczuwają coraz mniejszą więź ze swoim państwem i to wy do tego doprowadziliście. Ale przejdźmy do tych spraw bieżących, sprzed kilku dni. Cóż takiego się wydarzyło? Wszyscy to wiecie, ale powiem najogólniej dla porządku. Oznaczony i zgłoszony władzom izraelskim konwój humanitarny złożony z 3 pojazdów przemieszczał się po terytorium Palestyny. Była noc. Operator drona widział znaki pomocy humanitarnej zamieszczone na dachach pojazdu. Nastąpił potrójny ostrzał rakietowy przy pomocy dronów. Ludzie uciekali, próbowali się schronić. W tym momencie spadała kolejna rakieta. Zginęli wszyscy. 7 osób. Ludzie, którzy dla innych narażali swoje życie, za co należy im się nasz dozgonny szacunek, ale przede wszystkim prawda ujawniona w międzynarodowym śledztwie, którego boją się Żydzi. Później zaczęły się pojawiać komunikaty strony izraelskiej, że był wśród nich terrorysta, z czego po jakimś czasie oczywiście się wycofali, bo to była nieprawda. Następnie kłamali o braku łączności. Później, że operator drona widział broń. Broń widział. W nocy za pomocą termo i noktowizji widział broń, ale nie widział wielkich znaków WCK na dachach pojazdów. Mamy więc uwierzyć, że jedne z najlepszych sił wojskowych na świecie walą rakietami, gdzie popadnie bez określenia celu na 100%? Widzieli przecież, że jest to konwój humanitarny. On był zgłoszony. Znali trasę jego przejazdu. Później, gdy wyszło na jaw, że wśród zamordowanych pojawił się Polak, ambasador Izraela w Polsce napisał tweeta, w którym mówił o nieszczęśliwej pomyłce. A następnie obraził wicemarszałka polskiego Sejmu, zaczął porównywać zamordowanie niewinnych ludzi do gaśnicy i świec chanukowych, a na koniec zaczął bredzić o antysemityzmie w Polsce. Nie ma w Polsce antysemityzmu, ale jest antydebilizm i pogarda dla takich ignorantów jak pan. Przez długi czas polskie władze zachowywały się bardzo łagodnie i rzekłbym nawet neutralnie wobec zamordowania naszego obywatela. Przyklaskiwał im pewien niedorozwinięty dziennikarz, który kiedyś święcił triumfy na salonach, a dziś jest pośmiewiskiem internetu w Polsce. I słusznie. O 10 lat za późno. Zresztą, od czasu jak rozwinęło się dziennikarstwo internetowe, zaczęły się pojawiać kolejne dobrze zorganizowane i w pełni profesjonalne kanały YouTube'owe. Każdy widzi, że cała ta praca tych wszystkich tu z dziennikarstwa, które do obsługi swojej sławy przecież potrzebowały sztabu ludzi, generując przy tym niewyobrażalne wręcz koszty, nie ma dziś żadnego sensu oraz znaczenia. Osobiście jako dziennikarz z ponad 18-letnim stażem cieszę się, że cała ta czwarta władza w znanej nam dotychczas formie odchodzi do lamusa. Tam jest jej miejsce. Władcy umysłów. Cyniczni komedianci, którzy myśleli, że mają wieczną kontrolę nad naszymi umysłami. Nad debilami, tak. Wolni ludzie natomiast wiedzą swoje. Tak czy inaczej, dopiero presja opinii publicznej w Polsce zmusiła te wszystkie niemowy do zabrania głosu w bardziej radykalny sposób, z tym, że bardziej radykalny nie oznacza w tym przypadku konkretny i stający na wysokości zadania. Mówią dziś, że sprawa załatwiona, bo jakiś szemrany kłamca powiedział w gabinecie ministra: przepraszam za pomyłkę. A fakty są takie i potwierdzają to głowy państw wielu krajów, od USA przez Wielką Brytanię i Hiszpanię, że dokonaliście zbrodni wojennej. W mojej ocenie nie była to pomyłka, ale celowe działanie, aby zniechęcić organizacje humanitarne do udzielania wsparcia palestyńskim cywilom, których próbujecie zagłodzić w XXI wieku, odcinając ich na tym pustkowiu od pożywienia i od wody. To jest cała prawda o was, o współczesnym Izraelu. Niech was szlak trafi. A oto najnowsze stanowisko organizacji, której wolontariusze zostali zamordowani przez izraelskie wojsko. Ze wstępnego dochodzenia jasno wynika, że IDF rozmieściło śmiercionośne siły bez względu na własne protokoły, strukturę dowodzenia i zasady działania. IDF potwierdziło, że nasze zespoły postępowały zgodnie ze wszystkimi właściwymi procedurami komunikacyjnymi. Na nagraniu wideo IDF nie widać żadnego powodu do ostrzału naszego konwoju i personelu, który nie miał broni i nie stanowił zagrożenia. Bez zmian systemowych będzie więcej niepowodzeń wojskowych, więcej przeprosin i więcej rodzin pogrążonych w żałobie. Główną przyczyną nieuzasadnionego ostrzału rakietowego konwoju jest poważny brak żywności w Gazie. Izrael musi radykalnie zwiększyć ilości żywności i leków przewożonych drogą lądową, jeśli poważnie myśli o wspieraniu pomocy humanitarnej. Jedzenie jest powszechnym prawem człowieka.
World Central Kitchen jest dumne, że po 7 października nakarmiło rodziny w całym Izraelu i w dalszym ciągu żądamy uwolnienia wszystkich zakładników. Jednocześnie wierzymy, że rodziny palestyńskie mają to samo prawo, powszechne prawo do żywności, wody i leków. Wiemy, że Izraelczycy w głębi duszy podzielają te same wartości. Domagamy się powołania niezależnej komisji do zbadania zabójstw naszych kolegów z World Central Kitchen. Wszystkich cywilów należy chronić, a wszystkim niewinnym ludziom w Gazie należy zapewnić wyżywienie i bezpieczeństwo. Trzeba też uwolnić wszystkich zakładników. Ich przeprosiny za skandaliczne zabójstwo naszych kolegów stanowią zimne pocieszenie. Nasza działalność pozostaje zawieszona. Izrael, moi drodzy, osiągnął cel skutecznie. Zatrzymał dostawy pomocy humanitarnej. Jedna z największych na świecie organizacji, która karmi ludzi w strefach konfliktu i nie tylko, zawiesiła swoją działalność. Ale myślę, że Izrael nie spodziewał się takiej reakcji świata. Był przyzwyczajony do zupełnie czegoś innego, że wszyscy będą stali na baczność. O, Polacy oczywiście stoją. Ale nie o Polakach teraz mowa. בשביל הנידחת שבה נולד דמיין סובול, כולה מודעת לאסון, זו שיחת היום פה. בבניין העירייה הקטן, הדגל הפולני הורד לחצי התורן ובכניסה הפתעה. Killed in a Jewish attack on humanitarian... Jewish attack. Jewish, it's Jewish. הודעת האבל לזכור של דמיין אומרת שנהרג בתקיפה יהודית בעזה, לא ישראלית, תקיפה יהודית. עתרס, אויאשני אקסלנציה אמבסדורה. צ'וויקו אנטיפולסקים דו שפיקו קושטי. Prymitywnym w swej postawie i wijącym się jak piskorz w dyplomacji. Zacznijmy od tego, kim jest ambasador. Nie ten konkretny, ale w ogóle, kim jest ta instytucja. Ambasador jest dyplomatą reprezentującym państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej. Czyli wszystko, co powiedział i napisał ten człowiek, jest dokładnie tym, co sądzi i uważa Izrael. Tym bardziej, że nie było w sprawie tego antypolskiego impertynenta ani słowa dementi. A przynajmniej do czasu, w którym nagrywam ten program, a jest sobota po południe. Polscy politycy i ważni urzędnicy nabrali wody w usta. Przez ten czas człowiek ten chodził po telewizjach i obrażał Polaków. No i dopiero pod wpływem ogromnego zamieszania i zero-jedynkowej wręcz opinii, oceny, powiedziałbym opinii publicznej w Polsce, polski MSZ zainteresował się łaskawie tematem i wezwał ambasadora na dywanik. No i w czasie rozmowy za zamkniętymi drzwiami ambasador miał niby powiedzieć przepraszam. Później odbyła się konferencja jakiegoś tam polskiego dyplomaty, który zapytany o to, czy ten antypolski typek zostanie wydalony z kraju, odpowiedział to. Nie, ambasador nie będzie wydalony z Polski. To jest pierwsza odpowiedź. Ja wiem, że nawołuje do tego Jarosław Kaczyński, ale mam prośbę do pana Jarosława Kaczyńskiego, aby znowu nie uprawiał polityki na grobach ludzi, bo to jest jego, można powiedzieć, domena i specjalizacja. Nie wiem, kim jesteś, człowieku. I nawet nie będę sprawdzał, bo szkoda mojego czasu. Wolę z dziećmi wyjść na spacer. Ale rozumiem, co chciałeś przekazać, a są to w moim odczuciu dwie rzeczy. Pierwsza, że państwo polskie jest słabe i nie może samodzielnie podjąć decyzji o wydaleniu z Polski człowieka, który zachował się, jak się zachował. Że prawdą jest to, co sądzą wszyscy dookoła, że Polska zawsze zrobi to, co nakażą im Stany Zjednoczone. I nie mam o to pretensji. Jesteście po prostu słabi, miałcy i nijacy. Osobiście mi wstyd, że reprezentujecie mój kraj na zewnątrz. Druga. Wykorzystał pan klasyczny numer erystyczny, obarczając odpowiedzialnością za całą sytuację Kaczyńskiego. I słusznie. Słusznie, bo jesteście po jednej matce, a imię tej matki to brak wyobraźni i jaj. Wyciągnął pan Kaczyńskiego z kapelusza, bo chciał pan przesłać komunikat do debili, czyli waszego elektoratu. I tutaj trafił pan w punkt, bo tylko kretyn jest w stanie połączyć tak daleko odsunięte od siebie kropki. Nie podziękujemy ambasadorowi, bo Kaczyński tego chce. Jest pan kretynem. Mówią to już panu dzieci w domu? Tymczasem ambasador Izraela w Polsce ma się świetnie, bo ma się mieć świetnie. A kolejni Polacy tracą zaufanie do państwa, którego według ministra obrony będziemy wszyscy mieli bronić. Izrael względem Polski, czyli kampania oszczerstw. Oczywiście wydarzenia z ostatnich dni są tylko pretekstem do tematu dzisiejszej opowieści, która zmierza właśnie ku końcowi. Bo wbrew pozorom, problem wcale nie leży w Żydach czy w Izraelu. Oni zawsze tacy byli.
Przeczytajcie o tym sobie w starożytnych księgach, chociażby takich jak Stary Testament, który jest nieustannie o tym, jak zdradzali przymierze z Bogiem. Znajdziemy to również we współczesnej literaturze, również historycznej, nie tylko w powieściach. Rzecz jasna, natury nie da się oszukać. To jest jakieś błędne założenie, że w dyplomacji chodzi o dobre relacje. A kto wam powiedział, że Izraelowi w ogóle zależy na dobrych relacjach z Polską? Przez ostatnie 20 lat pokazywali nam nieustannie, że te relacje mają za nic. To Izrael odpowiada za ogromną propagandę i dezinformację w sprawie udziału Polski w bandyckich działaniach Niemców podczas II wojny światowej. To Izrael rozpalił światową dezinformację mówiącą o polskich obozach koncentracyjnych. Oczywiście przy współpracy kolaborujących z nim Polaków. To izraelska prasa, politycy, aktywiści nakręcali spirale nienawiści i antypolonizmu. To Izrael stawiał się w roli spadkobierców mienia obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, które to mienie nie ma spadkobierców w świetle prawa polskiego, ale też międzynarodowego. To, że wtedy, gdy głośna była sprawa protokołu 447, nie opróżniliśmy placówki izraelskiej w Polsce, było wyłącznie pokazaniem słabości. Rządził wtedy, przypomnę, bardzo patriotyczny PiS. Ale był też Gross i antypolskie paszkwile w jego książkach. Później Stefan Niesiołowski niszczył profesora Jerzego Roberta Nowaka w sądach. Ale jak widać, karta się jednak odwróciła i pan profesor Stefan skończył jak skończył. Była też żyjąca przez długie lata sprawa Stodoły w Jedwabnem, gdzie nikt nie zebrał rzetelnych dowodów, nie przeprowadzono rzetelnego śledztwa, bo przecież nie było podstawowego badania opartego na ekshumacji. Do Jedwabnego pojechała wówczas cała znana z okrągłego stołu reprezentacja, co perfekcyjnie wykorzystał ówczesny ambasador w Polsce, Szewach Weiss, którego redaktor Mazurek miał ostatnio na koszulce i nazywał przyjacielem Polaków. A co powiedział po uroczystości w Jedwabnem wspomniany nieżyjący już przyjaciel Polski? Czy to pan Mazurek powtórzy? Byłem wczoraj w Jedwabnym. Słuchałem przemówienia prezydenta Kwaśniewskiego. Prezydent Kwaśniewski jest od wczoraj obywatelem Europy i świata. On skoczył 100 kilometrów do przodu. On miał tę odwagę powiedzieć prawdę swojemu narodowi. Powiedział, że Polacy palili swoich sąsiadów nie tylko w Jedwabnym, w innych miasteczkach też. I to, mówi przyjaciel Polski, pan Mazurek, rozumiem, jednym tchem wymieni wszystkie te miasteczka. Zgadza się? Ale wróćmy do dalszej wypowiedzi. Słowa Kwaśniewskiego w Jedwabnem są dla mnie jeszcze ważniejsze niż gest i słowa Willy Brandta, wypowiedziane kiedyś w Warszawie. Słowa prezydenta Polski trafiły wszędzie. Usłyszał je cały świat. Polacy mordowali Żydów. Tak powiedział prezydent Polski. On reprezentuje tę piękną, uczciwą, nową Polskę, z którą my powinniśmy mieć kontakt. Na uroczystościach w Jedwabnym razem z prezydentem Kwaśniewskim byli reprezentanci polityczni Polski postępowej, nowoczesnej, europejskiej. Był profesor Władysław Bartoszewski, był profesor Bronisław Geremek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz. 10 lipca Polska weszła do Europy. Dodał na końcu Weiss. A jak powiedział kiedyś nieodżałowany profesor Bogusław Wolniewicz, świeć Panie nad jego duszą, nie wtedy Polska weszła do Europy, tylko 1000 lat wcześniej. I nie ambasadorowi Izraela o tym wyrokować. I takiego człowieka będzie nam stawiał za wzór Robert Mazurek. Dziękujemy Panie Robercie, ale autorytety będziemy wybierać sobie sami. I żaden rozumny człowiek nie wybierze spośród nich takiej postaci, która czy to jawnie, czy w sposób ukryty, miała za zadanie Polskę osłabić. Bo słaba Polska nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa ani tobie, ani mnie, ani waszej, ani mojej rodzinie. I dlatego wypowiadamy się szeroko na tematy społeczne i polityczne. Dlatego światli i żywi obywatele interesują się sprawami narodowymi. Nie dla Tuska, Kaczyńskiego, Kwaśniewskiego czy marszałka Sejmu, który żonę już pogrzebał nawet w nadchodzącej wojnie, ale przede wszystkim przez wzgląd na bezpieczeństwo naszych rodzin. Zgaszenie świec chanukowych jest zbrodnią, mówili, za którą stawia się polskiego posła przed prokuratorem, wyrzuca się z Sejmu i nawet przedstawiciele kościoła kajają się przed Izraelem. Ale zamordowanie przez Żydów z pełną premedytacją naszego rodaka niosącego pomoc jest incydentem. Bo tak już jest na wojnie. Kiedyś, moi mili, byliśmy dumnym narodem. Może jeszcze kiedyś będziemy. Strasznie dziś długo, ale stęskniłem się za wami po świątecznej przerwie. Tak czy inaczej pragnę przypomnieć, że jeżeli ktoś z państwa chciałby wziąć udział w powstawaniu tego projektu, bo projekt jeszcze się rozwija, do momentu, w którym ogłoszę, że jest już dziełem, naszym wspólnym dziełem, możecie wejść w
Pierwszy komentarz, tam znajdziecie podstawowe informacje na temat tego, jak można wesprzeć nasze działanie. Te informacje znajdują się również w opisie tego filmu. Przed nami jeszcze najważniejszy element naszego programu i pewna niespodzianka. Tymczasem wszystkim mecenasom serdecznie dziękuję za to, co już robicie dla tego projektu. Bez was byłoby to niewykonalne. Po prostu nie byłbym w stanie tego zrobić. Kłaniam się wam w pas. A na odchodne. Żeby oddać sprawiedliwość, oczywiście zdarzało się takim ludziom jak Szewach Weiss stawać w obronie podstawowych faktów historycznych i prawdy. Na przykład gdy mówił o tym, że obozy koncentracyjne nie były dziełem Polaków, ale Niemców. Ale zwróćcie uwagę na pewną subtelność. Otóż zawsze takie wypowiedzi miały miejsce w Polsce. A my w Polsce dobrze wiemy, jaka była prawda. Nie potrzeba nam jej powtarzać i upewniać w przekonaniu, że tak było. Natomiast nigdy, albo niezwykle rzadko, nie padały one na łamach najważniejszych europejskich czy amerykańskich dzienników. A tam ludzie są indoktrynowani. Czy był jakiś wywiad Szewacha Weissa, który w New York Timesie stanął w obronie Polaków? Może był. Ja nie spotkałem, a długo szukałem. I taka właśnie Polska swym milczeniem, brakiem konsekwencji, słabością i byle jakością swoich przedstawicieli zapędzona została w kozi róg. Gdzie zwykłe powiedzenie przepraszam za zbrodnie urasta do rangi jakiejś niewypowiedzianej akcji dyplomatycznej. Czego my od tego człowieka chcieliśmy? Żeby spieniężył cały swój majątek i oddał potrzebującym? Nie, chcieliśmy, żeby powiedział przepraszam. I tego samego chcieliśmy od Ukraińców. I do dzisiaj się je nie doczekaliśmy. W takiej formie, jakby należało za ludobójstwo. I w takiej formie, jakby należało za zamordowanie tego młodego 36-letniego chłopaka, który w mojej ocenie jest bohaterem. Ja bym nie miał wystarczająco odwagi, aby nieść pomoc potrzebującym w ten właśnie sposób. Człowieku, gdziekolwiek trafiłeś, a moim zdaniem do nieba, ponieważ taka śmierć to jest według wiary katolickiej męczeństwo. Bez względu na to, czy wierzyłeś w Chrystusa, czy nie, to ty za niego zginąłeś po prostu. I jesteś tam, gdzie powinieneś być, czyli w wiecznej szczęśliwości. Takich ludzi jak ty będę podawał swoim dzieciom za wzór i przykład. Bo to jest po prostu serce. A propos polityki, gdzie tkwi przyczyna tej małości? Myślę, że w dwóch literach, o których dziś mało się pamięta. A to one najlepiej rozwijają skrót MSZ. Bo MSZ powinno nie składać się z trzech liter, ale z dwóch. UW, czyli Unia Wolności. Bo w tych murach, czy to PiS, czy Lewica, czy Platforma, zawsze pozwalały na to, aby unosił się nieustannie pewien duch. Duch Bronisława Geremka. Dlatego na koniec zostawię was z wierszem Leszka Czajkowskiego, który najlepiej puentuje to, co chciałbym powiedzieć, a o czym większość boi się pomyśleć. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Pytają ludzie w rozmowach, w listach, dlaczego Unii Wolności nie lubię. Pierwsza przyczyna jest oczywista. Przeto rozpocznę od drugiej. Mogę rodziną swoją się chwalić, nic jej nie dała Polska Ludowa, przodkowi moi bolszewie lali, z komuną nikt nie flirtował. Z tego wynika niechęć do świeżych elit, przybyłych z sowieckim deszczem, wszak do nich ten inteligent należy, co w butach Marksa ma jeszcze. Dzieli nie tylko kwestia korzeni. Jedziemy przecież na różnych wózkach. Ja zwykłem inne wartości cenić niż rewolucja francuska, bo dla mnie ojczyzna to wieczna sprawa. Zawsze uklęknę przed Synem Bożym. Mnie nie obchodzą lewackie prawa spłodzone w niejawnej loży. Pełno na świecie zboczonych mentów. Co większy kretyn zakłada sektę, a dla Unity miarą postępu jest political correctus. Dosyć mam wreszcie ględzenia o tym, żeśmy Polacy głupi i słabi. I wścieka mnie również, gdy różowy kabotyn poucza innych jak rabin. Pytają ludzie w rozmowach i listach, dlaczego Unii Wolności nie lubię. Pierwsza przyczyna jest oczywista. Przeto rozpocznę od drugiej.